Nie my tym łatą. Tyło białopatą po. No. Już na dnie tam masz? No. Na dnie jest? I tam, 11 maja. 11 maja i wczoraj, nie wiem czy tato coś nagrał, coś tam nagrywał. Ładowaliśmy resztę zbina w rzepaku. Już mam wysprzątany. Znaczy wysprzątany, wybrany wszystko, cały rzepak. Co wyszło nam z 35 hektarów średnio w zeszłym roku? 3,727 kilo chyba, czy 730 niecałe z 35 hektarów, a mówię, pole naprawdę różne były, bo to i piasek, i górka, także źle nie było w zeszłym roku. W tym roku chyba tyle nie będzie, niestety, ale no postaramy się, żeby było jak najlepiej. Tutaj trochę tato rozmontował dmuchawę, bo tak jak widzieliście, resztę już ładowaliśmy dmuchawą, żeby to wybrać, żeby tyle łopatą nie rzucać. Zaraz jadę chyba z Marcinem, z panem Józkiem, jak przyjdzie, albo tylko z Marcinem. Jeszcze skończyć meliorację, pokażę wam. Podsypać kamyczkami od góry i zasypać. I co? Odczepię rozsiewacz, bo do nawozu, pierwszy ostatnio rozsiewałem. Oj, teraz widzę. Troszkę kamerkę miałem przestawioną. Ale to nic. Teraz mówiłem rozsiewacz, ale później właśnie, tak jak mówiłem, rozsiewam u znajomego. Deszcz trochę popadał, to tato umył drugi raz. Już opłukał, bo był gruntownie umyty wcześniej. Robicie kółka założone. Obrócę się i tutaj gdzieś odczepię. Kombajn ładnie, patrzcie, jak wypucowany. Muszę uwiecznić. Kamerka, ajdzie. Ucz się, ucz, bo całe życie będziesz łopatę trzymał, tak? Widzisz, jak tu wybija? Mhm. Musisz poszerzyć, tak? Tak, żeby jeszcze się zmieścił. Oj, to jak tu się będzie pryskało, trzeba pamiętać o tej dziurze. Bo to jak wąskim kołem wjedzie, to traktor przewróci. Nakameruję kopacza. Dziura dotkana, niecała godzina. Woda poszła. I co? Piasek zawieziony? Gdzie? No. Jechałem do was, kurde. Zobaczcie. Nie, raz się pan Józko wyzwało. To drugi raz. Staszek. Dałem gazu, puścił. Pan Józek bach. Staszek jak tam jak strzelił wtedy z wiatrówy. To... Witam, 12 maja. Byłem rano, znaczy rano, przed chwilą. Jeszcze na jednym polu przetarżować tam koło takiego, co wilgotno było, żeby to troszkę przeschło. I dzisiaj koło południa może przyjadą nam w końcu siać kukurydzę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że już dojadą, bo były pewne tam problemy. Ale to wam powiem później. I co? No i jadę teraz z panem Józkiem
tam te dziury zasypać, co wczoraj tam widzieliście. Nagrałem, jak tato odtykał. O, tu na placu troszkę ogarniemy, jak zdążymy. Przyszykujemy nawóz i działamy. Piątek 13. Wyroiło się pszczoła w dupę. Co ci się stało w palec? Palec cięty, kuty, szyty. Pierwsza pomoc. Tato na chorobowe musi. Wkłada palce nie tam, gdzie trzeba. No, od pokazywania. No. Zrób to, idź ta. Aha. To ci dla ostrzeżenia tamte dwa uwaliło. Żebyś mógł jeszcze pokazywać wszystkie. No. Paczkę pan Józek zamówił. Aha. Tu jeździ. A tu co? Pijane, kurwa, no z kim to? Pijane, kurwa, widzi pan, każdy z browarem. No, nowy nabytek mamy. Kto was później biedne, nie powiem co zrobić. Kurczaki, ziemniaki. Ja na pewno nie. No, ciekawe. Ja się wypisuję, urlop biorę. No, ale fajnie są. No, cipciak. Kotek, co tu? Co było, kurczaki? Co ty tak dyszysz, człowiek? Albo bym się zawiesił. Lubię, by ciebie klapa docisnęła od kurczaku. No. Kotek, co to jest? Na razie tu, a później będą przesiedlone w inne miejsce. Możesz pokazać rój pszczół. To zainteresowany. Tak? Czy to wstyd? Pokażę pszczelarza. Pszczelarzą. Jestem uczulony, ja nie mogę koło. Nie, no trochę jest. Chodź z tej strony. Zaraz mnie uwali, mówić. Trochę jest, oczywiście. No, dużo, bardzo dużo. Ciekawe, z tego drugiego chyba, z pierwszego, bo widzę, że tam stoją dzwony. Ja bym jest ten ur zaraz przyniosę, pierdele, jest po prostu tego. No. I tyle ci powiem. Co nie można. No, bo pszczoły się wyroiły. Wyroiły się? No, ty złapa. I gdzie tam siedzą? Nie, do tego samego. Na krzaczku, no. Babcia, proszę. Muszę cię nakamerować twój ogródek. Co tu masz? A tutaj to na razie bałagan jest. Tak? Bo to powyciągamy. No dobra. Marchew na nasienie kupił tato dla kur. Mhm. Bardzo dobra. Mhm. Ja sobie powsadzałam. To nie, to może ja to będę kopać. No. No i tam mam, popatrz, widzisz? I tu mam. Będę miała swoje nasionka. No popatrz. A tutaj? Popatrz. No, to pomidory będą. Czekaj, zabiorę te kije. By to jakoś po ludzku. Dobrze, babcia, że ci się chce. Proszę? Dobrze, że ci się chce. Ty tak jak Ola no. Mówi. Dobrze. Ola, to. A chcecie się? O, tam. Ja mówię, Olu, czy ty słyszałaś kiedy, żeby ja powiedziała, że mnie się nie chce? Nie mam wyjścia. No. Tu masz ogródek mój. Tu w tym. Pomidorki są. Foliaczku. Coś tam potrafisz, babcia. Ty to fachowiec jesteś. Tu mam ogórki pod tym. Pod włókniną? Tak, tylko czekaj, muszę to pozabierać, bo to tak po dziadowsku. Pod włókniną ogórki. Tutaj wyłożone siankiem, żeby nie przechlewić. No, to czytałem, że to dobre jest. Dobre jest. Dobre to, a no. Widzisz. Babcia nie durna. Tam coś ma. Babcia, aha. Kurki się wczasują pod drzewkiem. O. To mam to nagrać? Idź. Ty kameruj. Idą do domu. Idą na chatę. Uważcie, postawiłem nowy ul. Kamera mu pszczół. No niby pszczoły w stronę ula kierują. Zobaczymy. To akurat takie agresywne pszczoły, to mi na nich nie zależy za bardzo, ale niech będzie. Witam. 14 maja. Wczoraj mieliśmy siać kukurydzę.
po co długo czekaliśmy właśnie, bo chcieliśmy w strip tiru posiać. No ale niestety złośliwość rzeczy martwych. Czy tam, no, w każdym razie siejemy tradycyjnie. Dlatego miał być siewnik, że daje dwa nawozy, a siejemy normalnym, co daje jeden nawóz, dlatego musimy zmieszać struwic sobie polida z kizerytem i tu właśnie Marcin zaczyna. No i tak to działa niestety. Ja jadę zgruberować. Co? Tadzie? Więc tak, wczoraj mieliśmy już siać kukurydzę, tak jak wam wspominałem, w striptilu. Przyjechał siewnik, ciągnik, klask serią, 530 koni, Horsz 6-metrowy i z tyłu siewnik Waderstadt Tempo 8-rzędowy. Tylko że ten siewnik był nowy, miał być w połowie marca, przyszedł pod koniec kwietnia. Po majówce go zaczęli skręcać, już wszystko skręcili i miało być u nas uruchomienie. Mieliśmy testować, siać, ale jak już wszystko było skręcone, się okazało, że dali za krótki kabel, bo to kabel miał być od końca do od siewnika do ciągnika, czyli to do ponad 10 metrów kabla i zobacz. Dali jeden, wysłali, na drugi dzień był, to dopiero na trzeci dzień zamontowali, się okazało, że nie ten kabel. Wysłali drugi, no i miało być tak właśnie wczoraj, że ten ciągnik dojedzie do nas i kabel przywiezie szef samochodem, żeby nie tracić czasu. Przyjechał ciągnik i się okazało, że oni nie wysłali dzień wcześniej, tylko wczoraj dopiero nadali. I wiadomo, no weekend, dzisiaj sobota, niedziela, w poniedziałek około 15 przesyłka, czyli zanim do nas by dojechał, a serwis, wiecie jak pracuje, do której godziny. Czyli wersja optymistyczna, żebyśmy zaczęli siać we wtorek, kurczę, po południu. A no wiecie, u nas na wtorek już jakieś tam deszcze w końcu zapowiadają. No i tu już i tak nie ukrywajmy, że już jest, kurczę, troszkę po terminie. Znaczy po terminie. Już jest później. O, sorry. No i więc się okazało, że we wtorek, jak wam powiedziałem, może. No i już tyle nie chcemy czekać, a tutaj właśnie już siewnik się zwolnił, że tak powiem, tradycyjny. Tylko że musimy, widzicie, to zgruberować i robimy tak, że gruberujemy, leciutko tylko przesycha i od razu tato do tamtego New Hollanda mamy zaczepione wały i to wałuje, żeby tego jednak, już jest no późno, nie chcemy tego, zależało nam, żeby nie przesuszać tej ziemi, a musimy jednak to zgruberować, żeby posiać zwykłym siewnikiem, znaczy talerzowym. Dlatego mówię, gruberujemy i już tam tato kończy na jednym polu i zaraz przyjeżdża, tutaj będzie to wałował. Mówię, dogniecimy, wyrówna się trochę, grudy porozwala, od razu doprawi. Mówię, ograniczymy trochę jednak też te parowanie, posieje i mam nadzieję, że to wypali coś takiego. Będzie to jakoś wyglądało. No, wczoraj tato jednak musiał pojechać do lekarza, palce ma zszyte, także dzisiaj tato kieruje. Marcin został tam na podwórku, miesza struwic z panem Józkiem i szykuje, ogarnia tam nasiona. No, a ja tutaj. No, już troszkę tutaj zgruberowałem, a tam obok, za kurzem, nie widać, tato wałuje. Tamte pole skończył jedno i teraz przyjął tutaj właśnie. No, wilgoci jeszcze tej w ziemi jest, no bo to mówię, to było na jesień przetalerzowane i to tak nie było ruszane do tej pory. Także to parowanie było ograniczone i... No, zobaczymy. Tutaj już część tato zawałował. Teraz tu przyjechał na tą stronę, zaraz żebyś mi nie zahaczył kolizji, żeby nie było. Nie, dalej jedzie.
jeździ, dwa palce w górze, zabandażowany. No. To zabałowane to już zawsze to inaczej wygląda, dociśnięte, dognieczone. Nie wiem, na kamerce pewnie nie będzie tego widać, ale lepiej to wygląda. Przyjechał Marcin z panem Józefem na pole zobaczyć. Tato tutaj dobałował, na razie przerwa. Jedzie do domu na chwilę, a ja tutaj dalej. Jeszcze mi trochę zostało, ponad połowę. Drzwi nie zamknął. O, zamknął. Kończy gruberować tutaj, została mi poprzeczka na dole, trzy przejazdy i poprzeczka na górze, ogrodnik. Tu już zawałowany jest, widzicie? Tato kończy wałować tam za lusterkiem. I zaraz będziemy siać na tym polu, tam już na tamtym kończy siać. Patrzcie, kto przyleciał do nas. Bociek! Jakby to pan Józek powiedział, bocian wylądował. Zobaczcie. No ja ciebie sobie spaceruję. A co się będzie? Tamte pole skończyłem. Musiałem zjechać dotankować, bo rano nie dotankowałem i wypaliłem dosyć sporo paliwa i rezerwy już miałem. Dotankowałem i tutaj mam na tym polu, już zrobiłem 1,90 hektar niecałe. Tu jest łącznie około 6 hektarów i drugie jeszcze pole 3,5 hektara i to dzisiaj chcemy zrobić. Tato tu już na gotowo, od razu zabałować. No jest 17, to nie wiem do której mi zejdzie, tak nie wiem, obstawiam 22, bo tamte pola to już nie są takie prostokąty, troszkę bawienia jest. No ale jak dobrze będzie szło, to dzisiaj chcemy właśnie to skończyć, przyszykować. Taki mamy plan. Tam jest sieją kukurydzę. Marcin z panem Józkiem wywiedzi nawóz i nasiona. Tam są na polu. Zobaczymy. Jakby się udało posiać to, co jest na dzisiaj w planach, to byśmy mieli posiane około, nie wiem, 10 hektarów. Fuj, to jak gadam. Kłamię was. Około 20 hektarów. Nawet ponad. Nie, no dobra, 20 hektarów załóżmy. Także to byłby dobry dzień. Odpukać, mam nadzieję, że się uda. Patrzcie, ile wilgoci jest. I jest, bo było stażowane jesienią. Znaczy nie, co ja gadam, tu był obornik rozsypywany. Na jesieni było stażowane, był poplon. I co? Raz był, później był rozsypany, na wiosnę rozrzucany obornik. I przed dwa razy przetalerzowany, żeby to wymieszać. I to tak leżało, patrzcie. Tutaj trochę tato to spryskał. Bo tutaj takie trawy były od tej strony. I zobaczcie, jak to wyrosło po tym oborniku. Zielono się zrobiło. No ale... ciąg dalszy prac. 17.30 już trochę zrobiłem. No kurczę, mam za małą prędkość, bo mnie ktoś tu wyprzedza. O. Palce, wczoraj w nocy jeździł do szpitala, postrzywali mu palce, także teraz mówi, tak o tylko jedzie, ręka w górze. Dlatego tak. Zaczepiać, odczepiać maszyny, to musiałem mu pomóc. No i mówi, że tylko może wałować. Mówi, tylko jechać, kręcić kierownicą, więcej nic nie może. Dlatego Marcin musi z panem Józkiem nawozy mieszać. Ja tu gruberuję, a jeździ, zawraca cały dzień. Kurzy się, ale kurzy się, bo to z góry jest bardzo przeschnięte.
taka skorupka. No widzicie, to co jest pod spodem, to jednak, mówię, troszkę jest tej wilgoci. Patrzcie, kto przyleciał znowu do nas na pole, na drugie pole. Kajtek. Ani grzebie sobie w ziemi. A troszkę zeszło. Ale już jak widzicie, robię obrotnik, końcówka się tylko tam z powrotem, będzie koniec. 19.22 jest, także no nie wiem, czy moja prognoza się sprawdzi, o której skończę. No ale zrobić trzeba. Ładnie do rogu trzeba zrobić. Raczej nie lubimy robić, załóżmy, na pół okrągło, bo tak jakoś, no wolimy cofnąć sobie, żeby narożnik to narożnik. No, jestem na ostatnim polu, co mam dzisiaj do zrobienia, które będzie też pod kukurydzę. Tutaj mamy, patrzcie, dziurę, a nie widać, tam mieszka jakiś chyba borsuk. Dziura chyba na 1,5 metra głęboka. No i tak mu pozwalamy, nie zasypujemy tego. Tylko jak taką kupę piachu nasypał, to tą kupę rozsunęliśmy. I go zostawiamy, niech sobie żyje, niech też mieszka. Niech ma coś z życia. Mamy chociaż towarzystwo na polu. Ale dziura, mówię wam, to chyba z 1,5 metra głęboka. Idzie robota, patrzcie, co się zapaliło. Widzicie? Pomarańczowe. Znaczy, że jest sobota, wieczór i już koniec pracy powinien być. To od tego jest kontrolka. Już odkryłem, dlaczego ona się pali. Nie wiem, ona w sobie od rana dzisiaj w sobotę powinna świecić. No ale, no nic. Nic to, robimy. Dalej. O, proszę państwa, kończymy. Ostatni przejazd uwrotni kończę. I spadamy do domu. Tak jak mówiłem, 22, myślałem, że skończy, jest 22.20, ale przez to, że tutaj jeszcze tak chciałem troszkę poprawiać, żeby było ładnie przygotowane, no i to tak zeszło. Z tyłu już tata też od razu kończy wałować, także pola będą przygotowane.